siemaneczko widzowie, z tej strony Pan Gra i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w symulatorze maszyna, tak jak to ostatnio nauczyliśmy się jeździć Elfem 1, czyli N96004, a ja się bardzo cieszę, ponieważ przyjechałem nim tym razem już daleką podróż, nic nie musimy widzowie ustawać, żaden tempomat. Jedziemy tak jak jedziemy, musimy po prostu tam zwolnić. Więc zaczynamy procedurę odpalania, tak jak to było wtedy, tylko wtedy się przyjedziemy. Tutaj się przyjechaliśmy, a tam to już daleko będziemy jechać. Przed chwilą to testowałem. Dobrze, więc tak, bateryjka zluzujemy. Zrobiła się jasne. Bateryjka, nastawnik naprzód mamy i spacja, czyli czuwak. Dobrze, pantograf A. Pantograf B. Ślicznie. Podnoszą się. Teraz wyłącznik szybki. Jeszcze nie. Teraz. Teraz nastąpi włączenie przetwornicy ze sprężarką automatycznie. Słyszycie? OK. Zaczekamy na wymianę pasażerską. Mamy czerwone i tym razem zrobimy start z tym panem oto EP09. Ostatnio mi to wyszło dobrze. Otwierają się jasne. Dobrze, radyjko teraz możemy włączyć. Kanał pierwszy. Dobrze. Sprężara z przetwornicą zaczęły działać łącznie z wyłącznikiem szybkim. Teraz musimy załączyć ogrzewanie pociągu. Nie wiem, jak to się robi. Teraz musimy zaczekać na godzinę odjazdu i zaczekać na godzinę wymiany pasażerskiej. No za chwilę około będzie odjazd, więc spokojnie. Proszę się nie denerwować widzowie. Możemy sobie tak później to fajnie zasłonić. Myślę, że jak to wygląda z zewnątrz. Patrzcie. To w ogóle z zewnątrz nie ma tego animacji. A w środku mamy taką element ruchowy. Dobrze. Zaczekać na godzinę odjazdu. Wymiana pasażerska się już skończyła, więc zamykamy im drzwi. Drzwi zamknięte, wymiana pasażerska się skończyła. Gwizdawka. Teraz tak. Teraz to się robi tak. To ma być tutaj. I teraz jak mamy to zluzować? Tutaj o. Klikamy w tą diodę, aż się na manometrze wyświetli na piątce, a to spadnie prawie, no, tam do dwójki. Pięknie. Teraz czekamy na godzinę pasa, na godzinę odjazdu i możemy ruszać. Tak, zacząć ogrzewanie pociągu, zapalić końca, tak. A, jeszcze bym zapomniał o bardzo ważnej rzeczy, czyli światełka. Pięknie działa. Czekamy na odjazd, mamy na razie sygnał stój, czyli czerwone, zaraz się wyświetli białe i zielone. Czyli na razie będziemy tak cisnąć około 40 na godzinę. A tempomatu nie ustawiamy, bo dowiedziałem się, że tempomatów można ustawiać dla ułatwienia maszynisty. Ale ja tego wolę jednak nie robić, żeby nie było żadnych turbulencji ani nic, żeby film się jednak szybciej nie skończył. Wiecie o co chodzi, 31 jest, tak? 6, dobra, no to powinien być odjazd, jest odjazd. On już tam odhamowuje, my odjeżdżamy. My odjeżdżamy, on odjeżdża, patrzcie! Kozackie, ale mamy szybszy start. Ten pociąg ma szybszy start. A tu nie mogę się tak rozpędzać, tutaj będą trochę małe turbulencje. Ale my go tam z tyłu zostawiliśmy. Co jest? Przepraszam, że jadę tak wolno, ale się troszeczkę boję, wiecie o co chodzi. Nie, musimy trochę schamować. Szczególnie tutaj. Teraz zobaczymy sobie ten pociąg. Jedziemy taką prędkością zwyczajną. Czyli tak 51. Żeby wjechać normalnie tutaj.
Żeby nie było jakby wykolejenia. Ale widzicie, mój ulubiony pociąg, ulubiona jazda. Czekajmy jeszcze chwilę i przyspieszymy troszeczkę. Zobaczcie, Intercity też wjeżdża za nami na tor, a dajmy mu się wyprzedzić. Tutaj musimy jechać troszeczkę wolniej. Przepraszam, że za takie te, bo tutaj trochę tak niewyraźnie jadę. O, i ustawiamy taki tempomacik. Intercity póki co nie chce nas wyprzedzić. Ona jest w tyle strasznie. No to cóż, poczekamy sobie chwilę, aż nas wyprzedzi, bo chciałbym, żeby było bardzo ładnie. Dobrze, ustawiamy tak sobie na 60. Jest, jedzie. No to my teraz go ścigamy, widzowie. Dobrze, patrzcie teraz, jakie my mamy przyspieszenie. Wiem, że to trochę ryzykowne z mojej strony, ale chciałbym... Nie, on już idzie setą, widzowie. Teraz idziemy, patrzcie. On idzie jeszcze szybciej. On teraz, patrzcie. To jest ten moment. Nie, on jedzie jeszcze szybciej. Fajnie się rozpędza ten Intercity. My już w nim jechaliśmy. Pamiętacie daleką podróż Intercity? No to sobie zobaczcie. No, i teraz to się rozumie, kto tu jest szefem. Dobra, nie chcę tutaj ryzykować, ale pana wyprzedzimy. Nie chcę, bo tutaj prędkość rozkładową mamy 100 na godzinę. Świetnie to wygląda. Świetnie, naprawdę ślicznie. Podoba mi się ten symulator. Chociaż nie ukrywam, grafiki nie są najlepsze, ale w SimRailu też są bardzo fajne grafiki. Co mi się bardzo podoba w SimRailu, że są takie grafiki. W maszynie niestety ich tak nie mamy. Jedzie tam Intercity składzik. Powiem wam tak. Tutaj trochę jeszcze przyspieszę, bo mój pociąg się trochę rozten. Przewiew jest, zimno jest, więc zamkniemy okno. Myślę, że to tak ładnie wygląda, że jesteśmy w takim jakby pesadarcie. Napiszcie mi w ogóle, albo dajcie łapki w górę, jak będzie 5 łap w górę, to będę wiedział, że jest w maszynie dodany pesadart. Bo tak właśnie wygląda kabina pesadarta, taka mała właśnie. Wiecie o co da. Napiszcie, czy jechaliście pesadartem. Ja szczerze nie jechałem. Wolę Elfiki, to jest mój ulubiony pociąg od dziś. Aha, musimy opuścić pantograf A. I pantograf A opuścić i zwiększyć siłę pociągową. Tak, dokładnie. Teraz mamy wszystko tak jak jest. Zobaczcie, nie ma tutaj więcej podpowiedzi. Załączyć ogrzewanie pociągu i zwiększyć wyłącznik szybki. Bo się nam tutaj składzik popsuł. No i teraz mamy wszystko git. Przypadkowo musiałem M kliknąć. Czasami tak się dzieje. Tu mamy prędkość rozkładową, czyli 100 na godzinę. Dokładnie jedziemy 100 na godzinę. O, i tak sobie ustawię. Prędkość stałą. Mamy mijankę ze składem TLK, też nim jechałem, tylko w nocy. O ile mi się wydaje, też możecie sobie zobaczyć na kanał. Ja powiem, że to, że mam mało widzów, to nic nie szkodzi. Wiem, że na pewno ktoś mnie ogląda, bo ostatnio wyświetlenia mi się dosyć dużo podświetliły, więc... Jeżeli jesteś nowy widzu, to zasubskrybuj ten kanał. Bardzo bym się ucieszył, bo 10 subów mamy już bardzo dawno i nie zmienia się to. Trudno, no mówi się trudno, no ale 10 subów mi się podoba. Ja robię to, co bardzo lubię. Moje hobby to pociągi. Myślę, że w większości z was też. Właśnie teraz przechodzimy do maszyny. Minecraft chwilowo, tak tygodniowo się stopuje. Chociaż nie, Minecrafta też będziemy, oczywiście.
ale maszyny dawno nie było i chciałem wam to zrekompensować, widzowie. A poza tym ja przed chwilą byłem na dworcu, niedługo, tak wam zdradzę tajemnicę, jak dotarliście do tej minuty, że niedługo będzie nowy film. No i będzie świetnie. Dobra, już jedziemy zbyt, no, zostaną godzinę. Tu mamy prędkość rozkładową, nie? Trochę się tu zagalopowałem, ale tam już jest stacja, więc będziemy zaraz hamować. Znowu się zagalopowałem. Dobra, tu już jest stacja. Tu zaraz będzie wjazd na stację. Możemy sobie tutaj jeszcze trochę dopingować. Fajnie. Podjechać fajnie, ładnie. I tam mamy już sygnał czerwony. Musimy troszeczkę poczekać. 39. Dobry czas mamy. Ok, hamujemy. My mamy taki długi dosyć składzik. Ale idealnie. Najlepiej... Jak jedziecie około takim pociągiem, to wjechać na stację z prędkością około 50-70 na godzinę. To jest takie najlepsze, żeby się fajnie zatrzymać. A jak jedziecie Intercity, to tak 50. Żeby, wiecie, było wszystko fajnie gotowe, ok? I teraz OP. Drzwi otwierają się. Pięknie. Uwaga. Tak, uwaga, stopień. Dobrze, klikamy i wchodzimy. Dzień dobry, mógłbym się do pani dostać? Nie, ja jestem Krysia z Podlasia, nie możesz. Dobrze, to i siedzimy tutaj. Dobrze, mamy już tam sygnał, czekamy na wymianę pasażerską. Tutaj mamy, gdybyście nie wiedzieli, tutaj w helperach scenariusz mamy, jak się odpala F3, tam wszystko, co ma się zrobić, chociaż trochę inaczej odpaliłem to. Ale jak się na zielono podświetli, zaczekać na zakończenie wymiany pasażerskiej, to możecie swobodnie zamykać drzwi i odjazdu jechać. Tam już mamy sygnał. Ok, i zaświeciło się na niebiesko, więc zamykamy drzwi. Drzwi zamykają się. Drzwi zamknięte. Możemy ruszać. Poinformujemy tylko... No i ruszamy. 6409, gotów do odjazdu. Tak jest, szefie, jedziemy. Pośmigać w tych maszynach to jest w ogóle dla mnie coś, widzowie, że mi się to udało zrobić. Ten, co w ogóle nie umie nic instalować, oprócz Minecrafta i Robloxa, udało mu się zainstalować tak dawno temu maszynę. To jest w ogóle dla mnie niesamowite. Ja bardzo lubię maszynę, jest to mój jeden z trzech ulubionych. Ja mam dużo gier ulubionych, ale jednak maszyna, Minecraft, Forza i Roblox to są te najlepsze. Myślę, że wielu z was się mnie ze mną zgodzi. Wiem, że tam macie swoje gry. Lecz każdy lubi inne gry. To są te najpopularniejsze. Chociaż nie wiem, czy jest najpopularniejszy. Chciałbym też mieć OnSim 2, czy tam na SimRaila. Też bardzo fajny, bo jest realistyczny i jest bardzo fajna grafika w porównaniu do maszyny. Ale nie narzekam na maszynę. Maszyna naprawdę, pozdrawiam kto stworzył maszynę. Człowiek Einstein, maszyna. Bardzo pięknie wszystkie detale. Już wyszła w ogóle nowa wersja, chyba 2302, czy jakoś tak wyszła w nowym miesiącu. No cóż, ja będę jeździł nadal na tej, ale przyznam wam szczerze, pokazałem wam z maszyny jakieś 30%. Co tutaj w ogóle jeszcze jest? Jeszcze można sobie pogodę ustawiać. A my jedziemy akurat na deszczu. Ach. Dobra, tu już możemy pocisnąć może troszeczkę więcej. Bo nie chcę was, widzowie, tutaj zanudzać, że jadę trochę za wolno. No tu mamy prędkość rozkładową, to możemy fajnie się rozpędzić. Niski głos, wysoki głos. Dobra, tu już musimy schamować. Filunia, muszę fajnie ustawić ten pomacik. O,
co jest? Za szybko wjechałem w zakręt, to co wtedy? Nie, najgorzej, dobra. Dobra, to i tak ten film już się był długo. Niestety odpięliśmy się, czekajcie, a dałoby radę jeszcze pojechać? Pierw może to sobie odhamowujemy. Stało się to stało, ale i tak już chciałem kończyć film, widzowie, no. Nieobliczalny był ten zakręt. No, kto tworzy takie ostre zakręty, powiedzcie? Kto się tego spodziewał? Miałem prędkość rozkładową, tak? Umówmy się. Ja już jechałem około 115 prędkością rozkładową. Chyba bo już tutaj bardzo podpiksowałem. Nie, nie włączymy włącznika szybkiego, bo generator jest w drugiej części pociągu. Dobrze, widzowie, to jest koniec na tyle. Kończymy tak jak wcześniej. Tym razem dalej. No, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Pokażę wam, ile przejechaliśmy. Tyle. Świetnie nam poszło. Od tej stacji daleko. O, tu jeszcze jakaś maszynka nawet. Tam wszędzie pojechaliśmy tutaj. I tu chyba się zaczynała nasza przygoda. Mam rację. Gdzieś tu były nasze tory. Tam. Patrzcie, tu nawet... No, taka jest maszyna. Brak odpowiedzi teraz będzie. Dobrze, widzowie. To było dzisiaj na tyle. Mi się bardzo podoba. Kończę ten odcinek. Myślę, że będę dużo jeździł takich tras tym pociągiem. No maszyna według mnie OP symulator najlepszy. Dzisiaj bardzo daleko się przejechaliśmy. Jak to zawsze, do jednej stacji i koniec. Jedna, druga, no tam była już do drugiej. Więc bardzo mam nadzieję, że się wam podobało. Subskrybujcie, łapkujcie i cześć.